Okazja jest nam dana, aby pochylić się nad drugim czytaniem. Ono dziś było po polsku. Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna. To wyrażenie, pełnia czasu, co ono znaczy? Najpierw pytanie, co to w ogóle jest czas? Czy jest to jakaś rzeczywistość realna, czy tylko jakieś wrażenie, które my ludzie posiadamy, jako istoty rozumne i posiadające duszę nieśmiertelną, w co wierzymy, ale właśnie na to nie mamy żadnych dowodów, nie da się jej ani zważyć, ani zmierzyć, ani stwierdzić metodami naukowymi, które byłyby niepodważalne dla każdego człowieka. Czas jest pojęciem czysto racjonalnym, ludzkim, i mierzy się go od najdawniejszych pokoleń, we wszystkich kulturach, na całym globie ziemskim, i każdy człowiek zdobywa w swoim życiu to doświadczenie czasu, które określa się mianem starzenia się i przemijania, które zawsze kończy się śmiercią, podobnie jak zaczyna się poczęciem w łonie matki i narodzeniem pewnej minuty, godziny, dnia, miesiąca i roku. Nadzieja jednak zdaje się zwyciężać tę nieubłagalną datę, w której czas żegna się z człowiekiem, a człowiek z czasem o konkretnej minucie, godzinie, miesiącu i roku. O święta Janie Pawle powiedziano, że odszedł do domu ojca o 21:37. Nadzieję tą przyniósł ze sobą na naszą ziemię ten, który choć był, jest i będzie przed i ponad wszystkimi wiekami, zechciał również począć się jako człowiek i narodzić się w pewnej minucie, godzinie, miesiącu i roku, a także zechciał odejść drogą śmierci o oznaczonej dacie, czyli w pewnej minucie, pewnej godziny, pewnego dnia i pewnego roku. W nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania i choć zasmuca nas nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, Panie, zmienia się, ale się nie kończy i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Ta nadzieja złożona w Chrystusie Jezusie, zauważym Y, że jest zwycięska, ponieważ daje pociechę i obietnicę przyszłej nieśmiertelności. Połączona z wiarą w obecną już nieśmiertelność duszy ludzkiej mówi ona o tym, że jest przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. W takiej to perspektywie, której zdaje się nie podzielać wielu uczestników doczesnej pielgrzymki, my jako chrześcijanie popatrzmy teraz na to, co nazywamy czasem, aby równocześnie pojąć, co to może oznaczać ta pełnia czasu, o której mówi dzisiaj Słowo Boże. Ona się bowiem już dokonała, kiedy Syn Boży zrodzony z niewiasty, zrodzony pod prawem przyszedł i wykupił tych, którzy podlegali prawu. Wśród całego pojęcia słowa prawo, prawo mojżeszowe, z jego 613 konkretnymi przepisami, a wśród nich 10 najważniejszych zwanych dekalog. Tak, ale właśnie to prawo czasu, połączone z grzechem, zostało zwyciężone przez prawo czasu połączone z łaską. To połączenie nadało czasowi płynie, o której dobrą nowinę opowiada Słowo Boże, w Ewangelii. Czyli ta pełnia czasu oznacza zanurzenie go w Bożej wieczności prawdy i łaski. Czwarta modlitwa eucharystyczna mówi do Boga, Ty jeden jesteś Bogiem żywym i prawdziwym, Ty jesteś przedwieczny i trwasz na wieki mieszkając w niedostępnej światłości. Tylko Ty, Boże, jesteś dobry i jako jedyne źródło życia powołałeś wszystko do istnienia, aby napełnić swoje stworzenia dobrami i wiele z nich uszczęśliwić jasnością Twojej chwały. Boże Ojcze Święty, tak umiłowałeś świat, że gdy nadeszła pełnia czasów, zesłałeś nam swojego jednorodzonego Syna, aby nas zbawił. Dzięki Niemu jesteśmy już wolni od czasu połączonego z grzechami, jesteśmy dziedzicami czasu łaski,
przez Ewangelię i sakramenty święte. Czas pracuje dla nas, a my żyjemy dla Boga Ojca, przez Syna Jego, w Duchu Świętym. Pełnia czasu jest nam daną jako przybrane synostwo, w sercach naszych mieszka Duch Święty, który woła, Abba, Ojcze. Należymy do wykupionych, abyśmy opowiadali o tym, co nam zostało objawione o Jezusie Chrystusie. Abyśmy naśladowali w tym Maryję, która zachowywała w swym sercu wszystkie te sprawy i rozważała je. Imię Jezus położyło się blaskiem na ludzkiej historii i na tym wszystkim, co się wiąże z czasem. Nie tylko chodzi o nasze kalendarze cywilne czy liturgiczne, ale chodzi o życie nasze dla Boga. Batalion Niepokalanej, złożony z 2 chówców, po 10 osób każdy, będzie odtąd walczył modlitwą różańcową o dusze polskie i francuskie tutaj w ramach tej parafii Święta Jana Pawła II aż do skutku. Jak najlepsze życzenia pełnego błogosławieństwa Bożego Nowego Roku Pańskiego życzę wszystkim parafianom i krewnym moim, oraz przyjaciołom. Razem z parafianami życzę wszystkim rodakom łaski uświęcającej i życia w Bogu. 4 stycznia 2015 roku objawienie Pańskie. I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą Mu służyły. To też jest Słowo Boże dziś usłyszane. Kiedy? Między 1 i 2 czytaniem. Słowa psalmu są wzięte z Pisma Świętego. Refren także, a jaki on był? Powtórzmy, uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Ziemi. Tak. A więc nie chodzi tu jeszcze o niebo. Nie, chodzi o ziemię. Jeśli wtedy Pan Bóg sprawił, że 3 mężów z Dalekiego Wschodu przybyło akurat, żeby oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi, to czyżby Pan Bóg nie chciał nas w ten sposób przekonać, że to co słyszymy też ma się spełnić? Zobaczysz i promienieć będziesz, wtedy, zaerży i rozszerzy się twoje serce, kiedy zasoby narodów przyjdą do ciebie, ze złotem, z kadzidłem i ze śpiewem hymnów na cześć Pana. Do kogo skierował Duch Święty te słowa? Powstań, świeć Jeruzalem, bo ponad tobą jaśnieje Pan. Czy do aniołów w niebie? Czy do kościoła na ziemi? Jak myślicie? Ja odgaduję przez wiarę, że chodzi o ten nasz kościół na ziemi, poczynając od świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Józef zdaje się być w Ewangelii jakby nieobecny, kiedy do domu wchodzą wędrowcy z darami, złotem, kadzidłem i mirą. Ale to właśnie Józef będzie tym, który uratuje dziecię od pewnej śmierci z rąk Heroda. W jaki sposób? Przez posłuszeństwo. Miał prywatne objawienie i uwierzył, że to jest anioł Pana, który we śnie do niego przemówił: wstań, weź dziecię i matkę jego i uciekaj do Egiptu. Żeby spełniło się Słowo Boże, o tym, że wszyscy królowie uwielbią Pana, oddając Mu pokłon, to jest logiczne, że ci wszyscy inni wcześniej znikną z powierzchni ziemi. Żeby spełniło się Słowo Boże o tym, że wszystkie narody będą Mu służyły, musi się Kościół wykazać za łaską Bożą ogromnym wysiłkiem ewangelizacji. Słowo Boże nie zostawia żadnej wątpliwości, że tak się stanie na ziemi, zanim będzie sprawa nieba rozwiązana na całą wieczność. To na ziemi najpierw Pan Bóg spełni najpierw te obietnice pokoju i życia w prawdzie u wszystkich rządzących i u wszystkich ludów i narodów razem wziętych. A także i osobno. Każdy naród uczyni to osobiście w swoim języku, według swojego demokratycznego i wolnego wyboru, dając Bogu we wszystkim pierwsze miejsce, aby panował od morza do morza, od rzeki,
aż po krańce ziemi. Aby każdym ludem i narodem Bóg rządził sprawiedliwie i według swego odwiecznego prawa naturalnego i kościelnego. Tak, czy my w to uwierzymy, czy też dołączymy do tych, którzy wybierają wątpliwości, czy nawet odrzucają taką ewentualność, by się na ziemi działy takie sprawy, Bóg zrobi to, co zapowiedział, On się nie pomylił, a Jego obietnice nie są żadną nikłą pajęczyną, ale solidnym i trwałym postanowieniem. Jakże śmiesznie wyglądają te niepokoje Heroda, który dziecku małemu, ledwie co narodzonemu, chce zagrodzić drogę życia, skoro tylko o tym usłyszał. To przerażenie, jakie go ogarnęło, a z nim, całą Jerozolimę, odsłoniło jedynie pustkę jego życia i życia tych, którzy znali Pismo Święte, ale nim wcale nie żyli na co dzień. Nie zobaczymy tych arcykapłanów i uczonych ludów Betlejem, choć przed chwilą przeczytali publicznie, gdzie miał się narodzić Mesjasz i usłyszeli od podróżnych, że jadą z daleka na jego spotkanie. Inaczej będzie, kiedy to się zacznie spełniać, o czym mówiliśmy na początku. Wszyscy królowie i władcy tego świata, wszystkie narody, ludy i języki, będzie ogromnie poruszenie i ci, którzy się zdecydują na pójście w stronę przybywającego Króla Wieków, przeżyją i chwalić go będą, służąc mu pokornie, inni zaś staną się jak ta żona Loute nad brzegiem Morza Martwego, koło Sademi i Gomory, zdrętwiała, zamieniła się w słup soli. Bóg zaś przekaże sąd swój królowi, swoją sprawiedliwość synowi swemu. I będzie Chrystus królem, który rządzi sprawiedliwie i ubogimi według prawa naturalnego i według prawa łaski, którą ogłasza Ewangelia. Więc do dzieła, bracia rodacy, głośmy tę prawdę na prawo i na lewo, gdzie się tylko da. Ze Pan Jezus przychodzi, aby wyzwolić biedaka, który go wzywa, i ubogiego, co nie ma opieki. Przychodzi on gdzie? W kościele, przez kościół i z kościołem, swoim mistycznym ciałem, aby zmiłować się nad biednymi i ubogimi, aby nędzarzy ocalić od śmierci wiecznej. Śmierć doczesna nie jest straszna, lecz ta druga śmierć jest czymś okropnym. Życzmy sobie i innym nie śmierci, ale życia, głośmy innym to życie, które jest światłem wiekuistym. Nad ziemią gęsty mrok i ciemność spowija wiele jeszcze miejsc i wiele jeszcze dusz i serc. Ale niech nadzieja zwycięży. 11 stycznia 2015 roku Chrzest Pański. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. Ta krótka informacja wymaga wyjaśnienia, co to był za chrzest. Co się wtedy stało między niebem i ziemią? Co to wszystko dla nas oznacza i dla całej ludzkości? Druga zwrotka psalmu brzmiała tak: ponad wodami głos Pański, Pan ponad wód bezmiarem, głos Pana potężny, głos Pana pełen dostojeństwa. A ostatnie dwa wersety są takie: Pan zasiadł nad potopem, Pan jako król zasiada na wieki. Czego więc, pytamy, dokonał Pan Jezus swoim chrztem, co właściwie on przyjął od Jana, przyjmując jego chrzest? Co było w tej wodzie, w której grzesznicy stojąc wyznawali swe grzechy? Właśnie były tam pozostawały po grzesznikach pokutujących ich grzechy. Możemy powiedzieć, że sługa Pański, czyli Mesjasz, miał za zadanie być barankiem Bożym, który te wszystkie grzechy całego świata przyjdzie zgładzić raz na zawsze. I uczyni to na krzyżu, na Kalwarii, na Golgocie. Wypuści w ten sposób jeńców z zamknięcia, z więzienia tych, co mieszkają w ciemnościach. Jan Chrzciciel był ostatnim kapłanem Starego Testamentu, którego Bóg uznał.
Kapłaństwo było dziedziczone poczonywszy od Aarona, brata Mojżeszowego. Każdy kapłan miał za zadanie, między innymi, odejmować w imię Boże grzechy od grzeszników, wkładać je na głowy zwierząt, zwierzęta miały być zabite, a ich krew miała pomazywać ołtarz w świątyni, czy wcześniej w namiocie spotkania, na Arsei. Dziedzicząc kapłaństwo, dziedziczyli oni także te tajemnice grzechów zatrzymanych aż do czasu, kiedy przyjdzie Mesjasz, aby je zgładzić. Jan Chrzciciel był więc zachowany przez Boga na tę chwilę, w której przekaże to dziedzictwo starotestamentalne kapłanowi nowego i wiecznego przymierza. Izajasz to zapowiedział, gdy z ust Boga Ojca usłyszał wypowiedziane do Boga Syna takie słowa: Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów. Na samym początku zaś Bóg Ojciec nazywa Mesjasza swoim sługą, ogłaszając: Oto mój sługa, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Stając się człowiekiem, Syn Boży przyjął dobrowolnie postać sługi. I teraz jako sługa bierze przez posługę Jana Chrzciciela w rzece Jordan wszystkie grzechy świata na siebie, aby potem w wyznaczonej godzinie, którą on sam nazywa moja godzina. Na przykład w Kanie Galilejskiej mówi do Maryi: Niewiasto, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Prawo grzechu przez ten czyn, czyli akt główny Pana Jezusa, musi ustąpić miejsca prawu łaski. On z mocą ogłosi to nowe prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali to prawo miłości i miłosierdzia na naszej ziemi. To utrwalanie prawa łaski wciąż jeszcze trwa poprzez Kościół, który on sam powołał do istnienia. Trzy chwile, gdzie spotykają się duch i woda, odkrywają przed nami swoje horyzonty. Pierwsza, przy stworzeniu, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem, ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: Niech się stanie światłość. I stała się światłość. Druga chwila to właśnie dzisiaj w Ewangelii. W chwili, gdy Jezus wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice zstępującego na siebie. Bóg obiecał przez Izajasza: Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. Dziś z nieba potwierdza: Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Trzecia chwila, gdzie Duch Święty spotyka się z wodą, aby uczynić ją dla Kościoła płodną w sakramentach, ma miejsce na jeziorem w Galilei. Zartwychewustały Chrystus udziela Piotrowi władzy prymatu, kluczy Królestwa Niebieskiego. Piotr wyciąga na brzeg sieć pełną wielkich ryb. A potem trzy pytania o jego miłość. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Trzy chwile z historii, które wypełniają się teraz z dnia na dzień w życiu tych, którzy Trójcę Bożą uwielbiają. 18 stycznia 2015 roku, druga niedziela zwykła.
Przypomnijmy z ubiegłej niedzieli, trzy chwile, gdzie woda i duch. Przy stworzeniu, nad Jordanem i na brzegu jeziora Genezaret. Prorok, kapłan i król w Duchu Świętym. Mesjasz. Jan Chrzciciel, kiedy Mesjasza spotkał i wykonał posługę wobec niego, jaką mu Bóg przeznaczył. Aby powiedzieć wobec świata o nim takie słowa, że oto Baranek Boży. Musiało się wydarzyć coś tak wielkiego i nowego, że sam Duch Święty potrafi jedynie o tym mówić trafnie i jasno. Nasz ludzki język, nasz ludzki rozum musi się przed wiarą w te słowa ukorzyć. Dziś słyszymy, oto Baranek Boży. Dzień wcześniej Jan wypowiedział oprócz tych słów, który gładzi grzech świata. Nawet liturgia mszy świętej, tak bliska przecież Słowu Bożemu i cała w nim zanurzona, nie pozostała przy liczbie pojedynczej, grzech świata, ale zawsze jest używana liczba mnoga, grzechy świata. Dlaczego więc Pismo Święte nie mówi ustami Jana Chrzciciela grzechy świata, lecz jeden grzech świata? Ja myślę i wierzę, że to nie jest tylko takie mało znaczące nieporozumienie. Od naszej strony liczba mnoga ze względu na czas, który jest mnogością chwil, godzin, dni, miesięcy i lat, oraz ze względu na wielość różnych miejsc i okazji do grzechu, kiedy zostaje on popełniony w dodatku przez wielu ludzi, przez wiele pokoleń, przez wiele narodów, liczba mnoga w stosunku do grzechów także jest nam jakby naturalnie bliska. Bo i sami wiemy, że już w życiu popełniliśmy wiele grzechów, i zdajemy sobie sprawę, że trudno nam będzie już nigdy i nigdzie żadnego najmniejszego grzechu nie popełnić. Dlaczego więc, jak słyszymy w Ewangelii, Jan mówi tylko o jednym grzechu, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata? Kiedy kapłan w Starym Testamencie stawał nad zwierzęciem, kładł na jego głowie swe ręce i wypowiadał grzechy ludu po kolei, według 613 nakazów i zakazów prawa Mojżeszowego, a przy niektórych jeszcze dodawał szczegóły historyczne, to taka spowiedź generalna trwała dobre kilka godzin, a potem, gdy już grzechy przeszły na ofiarę, która miała ponieść śmierć, z krwią wylaną z ciała zwierzęcia, kapłan szedł do sanktuarium, gdzie na arce świadectwa była tak zwana przebłagalnia i 7 razy krwią tę złotą płytę namaszczył, aby Bóg raczył ludziom grzechy odpuścić. Potem jeszcze raz czynił to samo nad kozłem ofiarnym, wypowiadał znowu mnóstwo grzechów, a następnie wybrany człowiek tego kozła na pustynię prowadził, aby tam zwierzę zdechło z głodu i pragnienia, aby razem z jego śmiercią także i grzechy zostały zjedzone przez szakale i drapieżne ptaki. Ten system starotestamentalny odpuszczania grzechów, gdzie lała się krew cielców, baranków i kozłów, od Jana Chrzciciela przestała mieć wartość w oczach Boga jedynego. Bóg od swej strony mógł widzieć tylko jedno wielkie zło, jakie ludzkość od upadku Adama i Ewy, aż po ostatniego ich potomka, może za kilka, kilkadziesiąt czy kilkaset lat, będzie w stanie grzesznym na ten świat przychodził, jak i my wszyscy, oprócz jednej owieczki Bożej, Maryi, niepokalanej. I to wielkie zło Bóg nad Jordanem owego pamiętnego dnia nazwał jednym wielkim grzechem, Jan, syn kapłana, przekazując go gestem kapłańskim Starego Testamentu, kapłanowi nowego i wiecznego przymierza, Jezusa Chrystusa, jednocześnie kapłana i jednocześnie ofiarę przebłagalną, gdzie ołtarzem będzie dla niego jego własny krzyż. Samuel, chłopiec przebywający w przybytku Pana, gdzie była właśnie Arka Przymierza, służył kapłanowi imieniem Heli i przy nim dorastał do swej misji proroka. Kapłan i przyszły prorok nie od razu wiedzą, jak Bóg potrafi działać i jakie ma plany wobec jednego i drugiego. Helego czeka wnet śmierć, w
ponieważ jego synowie, którzy mieli po nim odziedziczyć kapłaństwo, wzgardzili tym dziedzictwem. Przejęty tą wiadomością ojciec ich, Heli, zmarł na atak serca. Samuel zaś stał się w rękach Bożych narzędziem ustanowienia króla dla Izraela, i w ten sposób zrodziła się trzecia postać Bożych działań wobec ludzkości. Mesjasz będzie potomkiem króla Dawida, przejmie kapłaństwo od swego Ojca Niebieskiego, według obrządku Melchizedeka, i skupi w sobie samym wypełnienie misji proroka, dopełniając po swym poprzedniku Janie Chrzcicielu głoszenia Ewangelii. Początek i wieczności nadszedł już wraz z łaską i prawdą, pokojem i uświęceniem, bo taka jest wola Ojca, który tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale otrzymał Ducha Świętego przez odpuszczenie grzechów. 25 stycznia 2015 roku, trzecia niedziela zwykła. W obcym, zupełnie dla Jonasza mieście, które nie należało do kraju Izraela, obcym zupełnie dla mieszkańców Niniwy, był też Jonasz, obcokrajowiec. Można powiedzieć, że i dla niego, i dla nich sytuacja bardzo niezręczna i trudna. I oto takie słowa padają z jego ust: jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. Ale oto dzieją się rzeczy zaskakujące: mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego grzesznika i postanowili ubłagać Boga o zmianę jego postanowienia, aby Niniwa mogła pozostać na swoim miejscu, aby nie została ona zburzona, aby też nie zginęli przy tym jej mieszkańcy. Głos Jonasza stał się głosem Boga, bo tak uwierzyli ci ludzie, że Jonasz nie mówi tego od siebie, ale że jest posłańcem Bożym. Może niewiele znał słów ich języka, może tylko tyle, że mogli zrozumieć sytuację, w jakiej się znaleźli. To czytanie jest pochwałą działania łaski Bożej, bo to jest wprost cud, że doszło do tak powszechnego nawrócenia ludności. I Bóg nie spełnił swojej groźby, miasto zostało uratowane, a ktoś otrzymał rozkaz Boży, aby to zapisać dla przyszłych pokoleń. Pewnie i dla nas obecnie żyjących, jest to piękna nauka, że Bóg potrafi serca ludzi odmienić, i że potrzebuje ku temu ludzi, którzy by jego orędzie i upomnienie innym przekazywali. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oto na całą przyszłość zawołanie Boga wcielonego, który pragnie posłać wielu do wszystkich narodów na całej ziemi i do wszystkich pokoleń ludzkości, poczynając od tych pierwszych czterech, Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana. Zaproszenie do misji podobnej do Jonasza, ale też i całkiem nowej. Nowej, bo czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nowością jest słowo Ewangelia. Wierzcie w Ewangelię. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli w groźbę katastrofy, my uwierzyliśmy w Ewangelię o Królestwie Bożym, które jest bliskie, do którego to radości zaprasza Bóg sam osobiście. Przecież to Jego słowa. Z Jego własnych ust ludzkich, tak jak nasze, ale przez to Ewangelia stała się Bożą Ewangelię. Jezus głosił Ewangelię Bożą. Gdzie? W Galilei. Dlaczego nie w Jerozolimie? Bo tam, jak Jonasz w Niniwie, trzeba by wołać: jeszcze 40 lat, a Jerozolima będzie zburzona. Zawisła naprawdę nad Jerozolimą ta groźba, od kiedy Herod i cała Jerozolima z nim, zamiast się uradować z narodzin Mesjasza, ogarnął ją przestrach i trwoga, zamiast przyjąć swego Zbawiciela, przygotowała dla niego krzyż. Galilea zaś, brzegi Jeziora Galilejskiego, stały się miejscem działalności Jezusa, kraina mroków przyjęła światło z nieba, biedni i ubodzy, chorzy i trędowaci, niewidomi i głusi,
Otworzyli serca na głos Boży i przyjęli jego przypowieści, znaki i cuda. Tam on przemienił wodę w wino, tam rozmnożył chleb i zapowiedział Eucharystię, tam zadziwił się wiarą setnika, żołnierza rzymskiego, tam uciszył burzę na morzu, tam dokonał cudownego połowu ryb, tam też po zmartwychwstaniu przekazał Piotrowi władzę nad swoim kościołem, paś owce moje, paś baranki moje. Ale przede wszystkim, kochaj mnie. Miłość kazała dziś w Ewangelii tym czterem, porzucić sieci, łódki, rodziców i najemników i pójść za nieznanym w nieznane. Tak za nieznanym, bo przecież nic nie wiedzieli o nim. Tak jak w Niniwie mieszkańcy miasta uwierzyli Bogu, który przemawiał przez obcego im i nieznanego człowieka, tak i tutaj oni uwierzyli Bogu i poszli za Jezusem. Okazało się, i to jest niesłychane, że za samym Bogiem poszli, bo Bóg przyjął w międzyczasie ludzką naturę jako swoją, drugą, zestąpił z nieba i osobiście zaczął gromadzić lud swój, wokoło siebie, najpierw uczniów 12, 72, a potem tłumy, których nikt nie zdoła policzyć z każdego narodu, ludu, i języka, z wszystkich pokoleń i z każdego wieku. Tak buduje on swój kościół, na tej opoce, jaką jest wiara Piotra, którą mu dał Ojciec z nieba. Nie ciało i krew, ale Ojciec mój, który jest w niebie, dał ci poznać Szymonie, kim rzeczywiście jestem. Dlatego będziesz się zwał Piotr, czyli skała. Łaska, którą otrzymałeś, będzie się rozmnażać, jak łamany chleb na pustyni, jak cudownie pomnożony połów ryb w jeziorze. Bóg jest konkretny w swoich decyzjach i planach, On nie chce nikogo wyłączyć z drogi zbawienia, On wzywa wszystkich ludzi do nawrócenia. Przez misjonarzy i misjonarki, przez kapłanów, biskupów i kardynałów, diakonów, katechetów i katechetki. Przez rodziców, Ojca Słowo i Matki Miłość Nieustanną. Bóg zmienia serca ludzi, poprzez głoszone w Jego imię święte Słowo Boże. 1 lutego 2015 roku, czwarta niedziela zwykła. Wiem, kto jesteś, Święty Boży. Przyszedłeś nas gubić. Ojcowie Kościoła Starożytnego napisali, że próba, jaką Bóg przedstawił wszystkim stworzeniom duchowym, czyli dla tych, które nie mają ciała, tego, co my nazywamy materią, Bóg przez specjalnie przedstawione im objawienie, podał im wiadomość, że to człowiek jedyny w swoim powołaniu będzie rządził niebem i ziemią, a więc, że będą oni wszyscy musieli być jemu poddani i posłuszni. Tej próby nie zdali niektórzy z grona duchów i pod przewodnictwem największego z nich Lucyfera, opuścili swoje miejsce w porządku łaski nadprzyrodzonej, wybrali dobrowolnie życie naturalne, pozbawione łaski Bożej, chcąc się sprzeciwić temu objawieniu planu Boga jedynego. Nikt z nich nie widział Boga przedtem ani Go nie poznał. Potem zaś ci, którzy przyjęli to objawienie, zobaczyli Go, ci zaś, którzy nie przyjęli, jak Go przedtem nie widzieli, tak i odtąd już nigdy Go nie zobaczą. Ta tradycja nauki ojców w wierze Kościoła pozwala nam lepiej zrozumieć dzisiejszą scenę z Ewangelii. Zły duch mówi do Jezusa i twierdzi, że Go zna, wiem, kto jesteś, Święty Boży. Mówiąc te słowa, nie wyraża on żadnej ani prawdy, ani wiary, lecz próbuje wystawić Pana Jezusa na próbę, kłamiąc, że Go zna, tak jak wcześniej na pustyni, po chrzcie z rąk Jana, to czynił, jeśli jesteś Synem Bożym, to, zmień kamień w chleb, rzuć się z wieży i lataj jak ptak, albo oddaj mi pokłon, a dam ci władzę nad całym światem. Kuszenie to jest to tylko prowokacja, bo nikt Boga nie zna, w kim nie ma miłości, bo Bóg jest miłością,
W złych duchach jest tylko nienawiść, i po tym ich poznamy. Słowa dzisiaj powiedziane są słowami złego niedowiarka, obłudnika i oszusta, który jest w strachu, że ktoś może mieć nad nim władzę, ktoś spośród ludzi na tej ziemi, której zbuntowane duchy nie chciałyby w żaden sposób opuścić, bo niebo jest przed nimi na zawsze zamknięte, a oprócz tego wyznaczonym i stworzonym dla nich jest piekło. Złe duchy piekła nie znoszą, na ziemi czują się lepiej wśród grzeszników. Od Bożego Narodzenia demony więc domyślają się, że teraz jest dla nich zagrożenie, bo pojawił się ktoś niezwykły pośród ludzi. Jezus Nazarejczyk prezentuje naukę z mocą i dokonuje ich wyrzucania z miejsc, gdzie im jest dobrze, kiedy dręczą ludzi. Najbardziej lubią karmić się prochem ludzkich myśli, słów i czynów zdrożnych, zwanych grzechami. Duch nieczysty karmi się nieczystością. Człowiek wpadający w nieczystość poprzez różne pożądliwości, nie zdaje sobie nieraz sprawy z tego, że dostarcza po prostu pokarmu złym duchom, które żyją dzięki ludzkim grzechom na tym świecie. Inaczej musieliby powrócić tam, gdzie jest ich miejsce ostateczne, czyli do piekła. Przyszedłeś nas zgubić, te słowa wyrażają strach przed głodem, kiedy ludzie zaczną się nawracać do Boga, żyć Jego słowem, karmić się sakramentami świętymi, coraz mniej będzie karmy dla złych i nieczystych duchów na tej ziemi. Oto czego się obawiają. Dla człowieka, oprócz rzeczy duchowych są jeszcze pokarmy materialne, ziemniaki, chleb, owoce, wino, warzywa, mięso wieprzowe, czy wołowe, kurczaki czy frytki, napoje i ciastka. Dla duchów, które są bez ciała materialnego, życie bez ludzkich wad i grzechów traci swoją moc i władzę, naraża ich na głód i pragnienie, a nawet pozbawia ich energii. Stąd intencją złych duchów będzie rozbudzanie w ludziach rozmytej pożądliwości ciała, oczu i pychy żywota, aby było im razem łatwiej przeżyć. Starają się tworzyć wspólnotę ludzi i demonów, to jest skazywać świat ludzki na pożarcie przez piekło. Pierwsze czytanie ukazuje troskę Boga o to, aby tak się nie stało, aby ludzie nie widzieli tego wielkiego ognia, aby nie umarli śmiercią na wieki. Dlatego przez Mojżesza Bóg zapowiada Mesjasza Zbawiciela. Zapowiada Bóg, że jego misja będzie definitywna i ostateczna, zwycięży on grzech, śmierć, piekło i szatana, kiedy wyjdzie z grobu dnia trzeciego z rana. Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać tego jedynego, wyjątkowego wysłańca z nieba, Syna Bożego, wcielone Słowo Boże, to istnieje dla niego niebezpieczeństwo wiecznego potępienia. Każdy potem prorok, gdy Mesjasz spełni swoją misję i swoje dzieło dokona, będzie samozwańcem, jeśli nie przyzna się do Jezusa i Jego Ewangelii. Taki prorok musi ponieść śmierć, czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa. To jest śmierć druga, nie ta cielesna, po której jest czyściec lub niebo, lecz ta, po której nie ma już żadnego innego wyjścia. Bądźmy świadomi. 8 lutego 2015 roku, czwarta niedziela zwykła. Bo na to wyszedłem, Pan Jezus tak argumentuje uczniom swoją decyzję, pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości. Czyni to choć tam, gdzie był wcześniej, wszyscy go szukają. Szymon Piotr z towarzyszami też chcieli tego powrotu. Tam Piotr ma swoją teściową właśnie uzdrowioną z gorączki. Pan Jezus spełnił w ten sposób prośbę Szymona Piotra, gorączka ją opuściła i usługiwała im. Tym razem jednak Pan Jezus nie wysłucha Piotra. Rozkazy wydaje mu Ojciec z nieba, który go na ziemię 30 lat temu posłał. Nad ranem, gdy było jeszcze ciemno,
Wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, aby tam z nim rozmawiać. Tam się modlił, pisze ewangelista Marek. Bóg się modli do Boga, Syn rozmawia z Ojcem, o czym? O kim? O tobie, o mnie, o nas, jesteśmy tematem rozmowy Boga z Bogiem w Duchu Świętym. Ten zaś też jest Bogiem. Gdy nie umiemy się modlić jak należy, prośmy Ducha Świętego, aby On się modlił w nas, z nami i za nas. On zna wszystkie rozmowy Jezusa z Bogiem Ojcem na nasz temat, a były to rozmowy niedokończone. One trwają tam w niebie, po prawicy Ojca jest Syn Boży, nasz orędownik. Miłość sprowadziła go na ziemię i miłość odesłała go jako człowieka przed Boży Majestat Trójcy Przenajświętszej. Gdy modli się Bóg do Boga, to nam się może wydawać, że jest dwóch Bogów, albo i trzech, kiedy wspominamy Ducha Świętego. Tak nie jest, bo jest jeden Bóg, ale też i jeden człowiek 100% Boży, Jezus Chrystus. W Nim przez jednego Ducha, który nam jest czczony od Ojca i od Syna, my też stajemy się jedno z Bogiem, a to zjednoczenie z Bogiem Ojcem, przez Chrystusa Zbawiciela, w Duchu Świętym sprawia też i naszą jedność, o której mówimy, wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Celem wyjścia i przyjścia na świat Pana Jezusa, był właśnie Kościół. Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój Kościół. Dam ci klucze Królestwa Niebieskiego. Kościół to Jezus położony na historii ludów i narodów. Jak Jezus, tak i Kościół modli się, a potem mówi, wyszedłem, aby nauczać. W Kościele Jezus jest obecny i działający w sposób sakramentalny. Rozważem Y, na czym polegało to wyjście Pana Jezusa, bo jest wielka i wspaniała tajemnica Jego osoby. Jest On osobą boską, która wyszła ku nam, jest Słowem Boga Ojca, Jego Synem Jednorodzonym. Choć według boskiej natury, nigdy nie opuścił On Ojca, ani Ojciec nie zmienił niczego w odniesieniu do Niego. Bóg się w niczym nie zmienił, ani w swej naturze, ani w swych doskonałościach, gdy dokonało się jednak Jego wyjście ku ludzkości, na ten świat, świat został zaproszony do nieba na wieczną ucztę w Królestwie Bożym. Gdy On teraz mówi, wyszedłem od Ojca i na świat przyszedłem, jest to prawda, która daje nam zbawienie. Gdy mówi, odchodzę, aby przygotować wam miejsce, przyjdę potem i zabiorę was do siebie. Te słowa udzielają nam wielkiej nadziei. Jesteśmy bowiem objęci tym Jego zbawiennym dla nas wyjściem. Konkretnie chodzi o przyjęcie naszej ludzkiej natury i zjednoczenie jej z naturą boską w Nim samym poprzez działanie Ducha Świętego, za wiedzą i za pozwoleniem Boga Ojca. W ten sposób Syn Boży staje się darem Boga Ojca dla ludzi, dla świata, aby ludzie i świat został uratowany, naprawiony, odkupiony i zbawiony. Te cztery interwencje Boga w świecie są tajemnicami Jego działania: uratować, naprawić, odkupić i zbawić. Kościół jest takim jakby szpitalem, gdzie dokonują się te sprawy. Dopiero, kiedy wszystko zostanie dokonane, Bóg odpocznie od swego dzieła, a dzieło Jego stanie się doskonałe i święte na wieki wieków. Hiob w pierwszym czytaniu stawia takie pytanie, czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Treść tego pytania wylicza przeżycia z tym doczesnym życiem naszym związane. Wiele trudu i zmartwień, także kończy swoje opowiadanie, swoją refleksję jakby beznadziejnie. Gdyby nie Jezus, Jego wołanie do Boga, aby o Nim wspomniał, byłoby także naszym, oko me szczęścia nie zazna, dni moje jak powiew wiatru, i targa mną boleść od rana do zmroku,
a noce są tylko udręką i wzdychaniem, jakby za cieniem. Ale ta beznadzieja Hioba, a z nim całej ludzkości, sprawiła, że Jezus przyniósł nadzieję. Na te pytania udręczonego człowieka dał Bożą i ostateczną odpowiedź. Uratował człowieka, to znaczy podarował mu od nowa jego godność, naprawił co było zniszczone za cenę swoich ran przybitych do krzyża rąk i nóg, oraz przebitego włócznią serca. Kochajmy Pana, bo serce Jego. 15 lutego 2015 roku, czwarta niedziela zwykła. Upadając na kolana prosił go. Człowiek chory na ciele, a trońt jest straszną chorobą, upadł przed Panem Jezusem na kolana, aby prosić go o uzdrowienie. Mówi, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, czyli uzdrowić. Jeśli chcesz, Panie, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Czy mógł Jezu powiedzieć, nie chcę? Mógł, a jednak powiedział, chcę, bądź oczyszczony, choć wiedział, że przez to będzie problem dla niego samego. Nie będzie mógł już wejść do miasta, bo ten uzdrowiony go nie posłucha. Mógł powiedzieć, uzdrowię cię, ale pod warunkiem, że nikomu nic nie powiesz. Być może, że chory trędowaty byłby wtedy bardziej uważny na słowo Pana Jezusa. Gdy zaś był już uzdrowiony i otrzymał polecenie, nie mów nikomu o tym, ale pokaż się kapłanowi, złóż ofiarę za swe oczyszczenie, którą przepisał Mojżesz, do niego te słowa już nie dotarły. On był szczęśliwy, że żyje, że jest zdrowy, i zaczął myśleć tylko o sobie. Zaczął rozgłaszać to, co zaszło w taki sposób, że plany Boże pokrzyżował i Pan Jezus był zmuszony przebywać w miejscach pustynnych. Pobożność tego człowieka ukazana na początku, że upadł na kolana, że prosił pokornie, nie była opartą na Słowie Bożym, lecz na emocjach, nie doprowadziła go do prawdziwej służby Ewangelii, lecz stała się przeszkodą dla niej. Ta jest nauka dla nas dzisiaj, jak wtedy była dla uczniów. Bo to nas dotyczy. Nauka Bożego Słowa jest dzisiaj dla nas jakby niezrozumiała, jeśli podejdziemy do niej tylko przez emocje. Co się wtedy dowiemy o Mojżeszu i Aaronie, o chorobie trądu, o wołaniu, nieczysty, nieczysty. Rozerwane szaty, włosy w nieładzie, broda zasłonięta, dla nas gesty niezrozumiałe. Ale gdy grzechy nasze porównamy do choroby naszej duszy, poznamy, jakim lekarstwem jest tutaj sakrament pokuty, świętej spowiedzi. Jezus głosił, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Wierzący w Jezusa woła, stwórz o Boże we mnie serce czyste, i odnów we mnie moc ducha. Tak wołał psalmista i z nim my idziemy od środy w czas Wielkiego Postu. Będziemy wzywani do pracy nad odnowieniem czystości naszych serc. Surowość przepisów Starego Testamentu ustąpiła łasce i możliwości otrzymania rozgrzeszenia z jakichkolwiek grzechów, poprzez sakrament pokuty, czy spowiedzi świętej, ale czy znaczy to, że potrafimy dobrze z nich korzystać? Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została wina, a jego grzech zapomniany. Tak śpiewa dzisiejszy psalm, i dodaje. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp. Nasza uwaga więc powinna skupić się na tym największym cudzie, jakim jest odpuszczenie grzechów w naszej duszy. Grzech mój wyznałem, nie ukryłem mej winy, a Bóg darował niegodziwość moją, a Bóg zlitował się nade mną, uczynił ze mnie człowieka nowego poprzez swoją sprawiedliwość i swoje miłosierdzie. Cieszcie się i weselcie w Panu.
Tyś mą ucieczką i moją radością, mój Boże. Oto jest zaproszenie do poznania, jak dobry jest Bóg, jak wielkie jest Jego miłosierdzie i przebaczenie grzechów, które daje każdemu indywidualnie. Trzeba jeszcze usłyszeć i te słowa. Idź i nie grzesz więcej. Trzeba pokutować za dawne grzechy, najpierw za swoje własne, ale też brać na siebie pokutę za innych, aby nie byli potępieni. Do tej dobroci chciejmy dążyć, bracia i siostry, bo tak się naśladuje Jezusa i Maryję. Oni nie popełnili żadnego grzechu, a pokutowali za grzechy nasze. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Takim hasłem Pan Jezus wzywa nas do pokuty, nawracajcie się. Co te słowa znaczą? Co to znaczy, że czas się wypełnił? Jezus wypełnił czas swoją miłością. Nasze myślenie na temat czasu jest bardzo różne od tego, jak i sam czas wydaje się być czymś tak zmiennym i niedoścignionym, że gubimy się bardzo szybko, kiedy chcemy o nim myśleć, rozmawiać, czy coś innego z nim uczynić. Nasze doświadczenie jest takie, że czas ucieka, ale że wieczność czeka, o tym już łatwo zapominamy. I że my sami przemijamy, że coraz krótszy jest czas, który jest nam dany i zadany. Ciągle jest za krótki, kiedy jest nam dobrze, a kiedy jest nam źle, zdaje się on być jakby bez sensu. Nudzimy się. Mamy problem z czasem. Teraz odbywa się sąd nad światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. Słowo teraz dla nas ludzi oznacza tylko czas, i dlatego nie rozumiemy tych dwóch zdań z Ewangelii. Nasze teraz rozumiane jako czas, to może być chwila, albo co najwyżej długość naszego doczesnego życia. Aby rozumieć Ewangelię, trzeba nam zastąpić w słowie teraz to, co zwiemy czasem, trzeba nam zastąpić dziełem Pana Jezusa. Teraz w Jego ustach oznacza całe Jego dzieło, skupione jak w soczewce w tym, co On nazwał Jego godziną. Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Gdy przychodzimy na mszę świętą, to być może mamy ten sam problem, między czasem a dziełem Bożym. Nie zawsze udaje nam się wejść w to Boże teraz. Teraz odbywa się sąd nad światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A to właśnie w tym Bożym teraz, spełnia się proroctwo, ukazane w czytaniu z księgi proroka Jeremiasza. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. Taka była obietnica nowego i wiecznego przymierza podana przez posługę proroka Jeremiasza na 6 wieków przed jej spłonieniem. Pan Jezus, wypełniając te zapowiedzi, skierował do każdego człowieka takie zaproszenie osobiste: kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli mi kto służy, uczci go mój Ojciec. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągę ene wszystkich do siebie. Czy to indywidualnie więc, czy to razem we wspólnocie, stajemy się kimś cennym w oczach Boga naszego Stworzyciela. Pochodzimy z różnych narodów, a Bóg chce uczynić z nas jeden naród Boży, przyciągnięty najpierw do Pana Jezusa, a następnie do Jego Ojca, który Go posłał w Duchu Świętym. Bo kto mógłby umieścić prawo Boże w głębi naszego jestestwa i wypisać na naszym sercu? Tylko sam Duch Boży, Duch Święty, z rozkazu Boga Ojca i Syna Bożego, Mesjasza, Króla, Zbawiciela i Pana naszego. No, bo kto dał tym Grekom z Ewangelii to pragnienie,
aby prosili Filipa: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. To Duch Boży, Duch Święty, wspólny Duch Ojca i Syna, daje ludziom te myśli i te pragnienia, które z kolei same z siebie mają moc pociągnąć serce ludzkie do Boga ukrytego w Jezusie Chrystusie, i potem przez Jezusa Chrystusa, do szukania relacji i więzi z Ojcem Niebieskim, jako dzieci nowonarodzone z wody i Ducha Świętego w imię Pana Jezusa. O grzechach ich nie będę już wspominał, ponieważ im je odpuszczę i wszyscy poznają, że jestem tym, który stwarza serce czyste i odnawia moc ducha. Od najmniejszego do największego, wszyscy mnie poznają. Kiedy wołać będą tak do mnie: Boże, przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Aby i we mnie ziarno wrzucone w glebę mojego istnienia wydało plon, i to plon obfity. Nauka Pana Jezusa o tym procesie umierania na sposób ziarna przekształciła się z dzisiejszej Ewangelii w całą ceremonię drogi krzyżowej, bolesnej męki, agonii i śmierci, której tajemnica jest niedosięgniona naszym ludzkim rozumem. Bo jak pojąć tę rozmowę o uwielbieniu Ojca przez Syna i Syna przez Ojca, nie gdzie indziej i niekiedy indziej, ale właśnie w tamtej jedynej godzinie? Jego dusza doznała lęku, bo Syn Boży przyjął nie tylko ciało, ale i duszę, i cierpiał nie tylko rany cielesne, ale i męki duszne, zebrane od wszystkich ludzi całej historii, aż do tego wołania: Boże i mój Boże, czemuś mnie opuścił? Cóż mam powiedzieć, zwierza się nam dzisiaj Pan Jezus. Mam powiedzieć Ojcu: Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, kiedy to ze względu na tę właśnie chwilę On mnie na świat posłał. Nie byłoby zbawienia, gdy Pan Jezus, jak to przypomina, nie powiedział sobie: Nie. Mimo, że dusza moja doznała lęku: Ojcze, uwielbij imię Twoje. Co to znaczy? Imię Twoje. Odpowiedź jest imponująca, towarzyszy jej grzmot z nieba, tak że wszyscy wołają: Zagrzmiało. Odpowiedź Ojca jest: Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Kościele Święty, nie zapomnę Ciebie. W naszych czasach ktoś podał taką podstępną pokusę na świecie, że można wierzyć w Jezusa, a odrzucić Jego Kościół. Z kolei powstają wtedy wspólnoty, które się za Kościół uważają, tak jakby można było pomnożyć na świecie wiele świętych rzeczy i spraw przez swoje własne ja, przez swoje prywatne widzimisię. To nie są wtedy uczynki dokonane w Bogu. To wtedy człowiek ulega pokusie, aby sam sobie był Bogiem, według tego, co sam uważa na ten temat, co sobie pomyśli, ułoży, czy od kogoś pożyczy za taką czy inną cenę. Ta cena to często jakaś stara czy nowa herezja, taki czy inny ludzki pomysł czy wzgląd na ludzkie i doczesne tylko odniesienia. Każdy człowiek po prostu zdolny jest utworzyć swoją własną sektę, w której jest przynajmniej on sam i może jeszcze ktoś z bliskich mu osób, czy też przygodnie spotkanych. Łatwiej jest o to dzisiaj, kiedy mnożą się propozycje podawane w telewizji, radiu czy internecie. Można godzinami spędzać czas na wzajemnej adoracji, jeden drugiego, jedna drugiej, a ostatecznie siebie samego, jako tego najważniejszego, jako tej najpopularniejszej, kiedy liczniki wskazują na to, że się jest znanym, cenionym, słuchanym, wybranym, popieranym. Uzależnienie od pilota telewizyjnego, czy od klikania internetowego, to nowoczesne religijne odniesienia, które przyczyniają się niestety do oddalenia od Kościoła, od Chrystusa i od Boga. Czyni się z ludzi marionetki, którymi władają jakieś nieznane ukrywające się siły bestii demonicznej. Ta bestia czyni swoje obrazy ruchome i porusza ludzkimi uczuciami,
kosztem czasu, którego wtedy brakuje dla bliskich w domu osób, czy dla sąsiadów. Słyszymy dziś w Słowie Bożym, że naczelnicy Judli, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości. Nie pomagały ostrzeżenia i napomnienia proroków, aż wzmógł się gniew Pana na jego naród do tego stopnia, iż nie było ocalenia. Była więc wielka klęska narodu, katastrofa nadeszła i niewola wygnanie na przeszło 50 długich lat. Czytanie kończy się nadzieją, że po tej przerwie w historii naród się jakoś jeszcze pozbiera i potrafi z Bożą pomocą odbudować swoje relacje z Bogiem i między sobą. Ewangelia nawiązuje do jeszcze wcześniejszego okresu historycznego, po wyjściu z niewoli egipskiej na pustyni, szemranie i kara wężów, które kąsając uśmiercały buntowników. Prośba Mojżesza, aby nie wygubił wszystkich, skierowana do Boga, przyniosła znak Bożego miłosierdzia, które w czasach Zbawiciela wylało się obficie na cały jego Kościół, który się przez wieki całe rozrasta, aż do naszych czasów i pokoleń obecnego świata. Kościele Święty, nie zapomnę Ciebie. Znakiem i narzędziem zbawienia jest Krzyż Chrystusa i Kościół Chrystusa. Ludzie odrzucają Kościół, kiedy wcześniej odrzucają Chrystusowy Krzyż. Kościół bez wymagań, idących aż do przyjęcia i wierności Krzyżowi i Ewangelii, byłby bardzo mile widziany, zdaniem wielu jego krytyków i przeciwników. Dawniej byli oni z grona wrogów, dzisiaj są od wewnątrz i usiłują, od wnętrza szkodzić Kościołowi. To jest coś nowego. Spełniają się słowa Pana Jezusa, że ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Kto wierzy w Jezusa Chrystusa, wierzy także w Jego Kościół. A kto odrzuca Kościół Chrystusowy, żyje w złudzeniu, że nie podlega potępieniu. Uwierzyć w imię Syna Bożego Jednorodzonego nie można inaczej jak przy pomocy Ducha Świętego. Jeden jest taki duch, jedno jest takie ciało, a tym ciałem Chrystusa jest właśnie Chrystusowy Kościół. Mówimy, że jest ono mistyczne, to znaczy ma ono związek z tym ciałem, które narodziło się z Maryi Dziewicy, w Betlejem i urosło w Nazarecie, zostało zabite na krzyżu i zmartwychwstało ze śmierci dnia trzeciego. Ale jest ono początkiem ogarniającym swoją mocą całą tę ludzkość od pierwszych rodziców, aż do ostatniego mieszkańca tej ziemi, gdy nadejdzie dzień ostateczny. Cały Chrystus wtedy się ujawni i objawi, jako ten, który jest z nami i w nas, a my się wtedy ujawnimy i objawimy się jedni drugim, jako ci, którzy są z Nim i w Nim, jako członkowie tego samego ciała i tego samego ducha, i tak nas rozpozna w swoim Synu i w swoim Duchu, nasz jedyny i odwieczny Ojciec Bóg.